tym kanał Leszek Ślazyk, na którym możemy dowiedzieć się bardzo dużo na temat Chin. Jest to temat, który w moim mniemaniu jest pomijany przez większość mediów, a jeśli już jest poruszany, to jest na niskim poziomie, nie próbujemy Chin zrozumieć, traktujemy je powierzchownie i kierujemy się głównie sloganami. Dlatego zaprosiłem pana Leszka i bardzo dziękuję mu za to, że przyjął zaproszenie, by mógł nam przekazać trochę wyższej jakości informacje na temat tego, co się tam aktualnie dzieje. Prawdopodobnie Chiny będą kluczem do zrozumienia świata za 10, 20, 30 lat. Panie Leszku, witam jeszcze raz w naszej antenie. Witam. Dzień dobry. I chciałem zadać pierwsze pytanie. Gdyby miał pan ocenić poziom wiedzy decydentów politycznych oraz intelektualistów w Polsce na temat Chin w skali szkolnej od 1 do 6, to jaka by to była ocena? Zero. To jest poza skalą. Znaczy, jeżeli chodzi o ludzi zajmujących się zupełnie w przypadkowych okoliczności, nie wiem jak to ładnie ująć. Po prostu mamy w tej chwili ludzi, którzy zajmują się administrowaniem, nie wiem jak to inaczej określić, bo to nie jest rządzenie, zupełnie w przypadkowych okoliczności, czasu, miejsca. Znaczy, dla mnie jest zupełnie nieakceptowalną sytuacją, kiedy to premierem rządu może zostać kierownik Domu Kultury. Po prostu. No nie, to nie jest ten świat. Jestem poniekąd spaczony, ponieważ obserwuję te Chiny, tak zwane ludowe, od ponad 25 lat z bliska i no, ta konfrontacja jakości osób, które tam zajmują się układaniem, rządzeniem i tym, co tu jest po prostu z jednej strony frustrujące, z drugiej strony też kompromitujące. Jeżeli chodzi o ludzi zajmujących się Chinami, no to między innymi Chinami nieformalnie w tej grupie rządzącej zajmuje się pan Suski, dlatego że po prostu zajmuje się malowaniem i ponoć akwarele chińskie bardzo mu się podobają, w związku z tym zajmuje się Chinami. No to jest ta jedna strona. Kiedyś pan Duda się zajmował Chinami, ale mu jakoś tam przeszło po jednym wyjeździe. No a jeżeli chodzi o tak zwane środowisko intelektualne, no to mamy dwa obozy. Po jednej stronie profesor Gawlikowski, nieżyjący niestety, który Chiny po prostu najzwyczajniej w świecie rozumiał. Czy rozumiał jedną istotną i zasadniczą kwestię dotyczącą Chin? Jest to inna kultura, inny obszar mentalny, do którego nie należy po prostu przykładać szablonów wypracowanych w innych miejscach, o czym zresztą już nawet kiedyś Montesquieu już wspominał. A zwłaszcza w tak ubogich i chaotycznych pojęciowo jak Polska, tak? Gdzie w sumie nie wiadomo, co to jest prawica, lewica, gdzie na pewne określenia reaguje się po prostu jak psy Pawłowa, po prostu jest hasło, nie wiem, komunizm czy socjalizm, nikt już nie wnika w materię, tylko gryzie zębami, no bo komuniści i socjaliści to samo zło. A jednocześnie żyjemy w państwie, które chce być socjalistyczne, a nawet chciało być komunistyczne, gdyby władający zapewnił w perspektywie bardzo długiej bezpieczeństwo socjalne. W takim państwie żyjemy i takie mamy pojęcie i takie mamy wartości. Więc z jednej strony mamy pana profesora nieżyjącego Gawlikowskiego, z drugiej strony mamy, nie wiem, Ośrodek Studiów Wschodnich czy PISM, gdzie ludzie zajmujący się Chinami po prostu Chin nie lubią. No, takie mam wrażenie, że dość dziwne zjawisko, bo ja uważam, że jeżeli się zajmujemy jakimś przedmiotem czy też podmiotem badań, to powinniśmy wykazywać choć odrobinę życzliwości wobec tego zjawiska, którym się zajmujemy. Natomiast jeżeli ktoś właściwie cały czas nie lubi tego, czym się zajmuje, odnajduje w tym zjawisku same negatywy. Co ciekawe,
ta postawa w ogóle nie przystaje do efektów, tak? No bo te środowiska cały czas oceniają Komunistyczną Partię Chin jako samo zło, ciotka samo zło, która po prostu jest dziełem samego szatana. Natomiast no, z drugiej strony mamy no, po prostu empirycznie wykazaną sprawność tej organizacji, tak? Gdzie w ciągu 40 lat państwo, które było jednym z najbiedniejszych państw świata i najludniejsze podówczas było to państwo, dzisiaj jest drugą, a niektórzy twierdzą, że pierwszą ekonomią świata, gdzie w ciągu dwóch pokoleń długość życia ludzkiego z 46 czy 7 lat w 1960 roku rozciągnęła się ta przewidywana długość życia ludzkiego do 78 lat dla mężczyzn, 82 lat dla kobiet. Nie ma w historii nawet chyba, a na pewno w historii ostatnich 200 lat nie ma analogicznego przykładu. A jednocześnie wiadomym jest, że jedyną siłą sprawczą w tym państwie jest właśnie Komunistyczna Partia Chin. Więc mamy do czynienia z jakimś logicznym kociokwikiem, no bo jeżeli ona jest taka zła, nieudolna i w ogóle jest ucieleśnieniem wszystkich negatywnych cech przypisanych siłom politycznym, no to ich, jak to się dzieje, że tej partii wychodzi? A nie jest to potwór typu Korea Północna, gdzie strach jest pojechać. No, dzisiaj mamy pandemię, ale w normalnych czasach za 2000 zł można było polecieć w obie strony dowolnymi liniami lotniczymi i posmakować, poczuć, dotknąć i zobaczyć. To też jest jeden z problemów, jeżeli chodzi o tą przestrzeń intelektualną, że większość z tych osób, które tak chętnie i źle się wypowiada na temat Chin, większość z tych osób przynajmniej ostatnich 8-10 lat w Chinach nie było. A to z mojego punktu widzenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o ostatnie 7-8 lat, jeżeli ktoś no, nie doświadczył tego osobiście, bo opowieść tutaj nic nie da, tego przyspieszenia i tak tego, co było bardzo szybkie, no to po prostu już nie rozumie Chin, po prostu nie rozumie, dlatego że prędkość zmian, jaka ma miejsce w Chinach, wszelkiego rodzaju, jest po prostu zjawiskiem, którego w Europie nie jesteśmy w stanie ani doświadczyć, ani zrozumieć, bo nie doświadczamy. I wielkość i szerokość tych zmian, od chociażby kwestia gotówki, która po prostu zniknęła w ciągu 2 lat. Po prostu nie ma, nie ma. W dużych miastach i małych wioskach wszyscy płacą telefonami, nikt nie używa gotówki. Rzecz po prostu niewyobrażalna, też po naszej stronie prawdopodobnie natychmiast powstałby jakiś ruch progotówkowy, jakiś ruch antygotówkowy, jakaś po prostu pojawiłaby się dyskusja i ferment. W tym czasie w Chinach po prostu najzwyczajniej w świecie pieniądze poszły w formę cyfrową i przeciętny człowiek w ogóle nie używa gotówki, bo mu to jest do niczego niepotrzebne, a całe środowisko, cała infrastruktura, wszystkie rodzaje biznesów natychmiast przystosowały się do tego, że nie używamy gotówki. Taksówkarz, żebrak na ulicy, dokładnie tak, korzysta z płatności i mikropłatności mobilnych, a nie gotówkowych. I to jest tylko drobiazg, jeden z obszarów, który pokazuje, jak bardzo Chiny się zmieniają, jak zmienia się ich natura. I moim zdaniem to wypieranie tego fenomenu, skupianie się tylko i wyłącznie na systemie, zresztą fałszywie pojmowanym, dlatego że on jest porównywany ciągle i nieustannie z jakimś już w tej chwili bardzo wirtualnym systemem wartości demokratycznych, gdzie no, nawet my nie wiemy, co to są te wartości, tak? Bo wszystko, co robimy, właściwie jest sprzeczne z tym, o czym mówimy, a jednak mimo wszystko z jakimś poczuciem wyższości staramy się twierdzić, że to, co nasze jest dobre, to, co w Chinach jest złe, dlatego że jest albo, że jest komunistyczne, albo, że jest reżimowe, albo jakieś tam.
wypierając między innymi to, że cała Azja Południowo-Wschodnia charakteryzuje się tą samą ścieżką rozwoju społecznego. Czy spojrzymy na historię Korei Południowej, czy Singapuru, czy nawet Tajwanu, już nie wspomnę o Japonii, tam wszędzie na początku był dyktat, tam wszędzie na początku była silna ręka, pięść żelazna państwa, które podporządkowywało sobie chociażby przedsiębiorstwa prywatne, które nadawało kierunki rozwoju. To państwo decydowało, co mają robić przedsiębiorstwa, a nie odwrotnie. I tą samą ścieżką już wydeptaną do bólów w Azji Południowo-Wschodniej podążają Chiny. I no, wypieranie czy też przemilczanie tego dość istotnego faktu jest z jednej strony nieuczciwe, z drugiej strony no też powoduje, że my tu chociażby w Europie, a zwłaszcza w Polsce, po prostu najzwyczajniej w świecie i nie rozumiemy, i nie zdajemy sobie sprawy z tego, co się tam dzieje i jak bardzo, jak duże znaczenie ma to dla nas, zwłaszcza dla pokolenia obecnych 20-paru latków. I to dotyczy wielu zakresów, a przede wszystkim uważam, że największym grzechem właśnie takiego podejścia do Chin zdystansowanego i niechętnego jest brak dyskusji i absolutny brak działań mających na celu nie przeciwstawienie się, bo to jest zupełnie bezsensowne, ale dopasowanie się do nowej sytuacji, no, zbudowanie siebie w nowych okolicznościach, w ogóle nie ma czegoś takiego, tak? Nie ma dyskusji na temat chociażby zmiany kształtu rynku pracy, który nastąpi. Nie ma dyskusji na temat tego, jak w ogóle układać się będzie relacja państwo-obywatel, jaką rolę będzie spełniać państwo w momencie, kiedy między innymi przez rozwój sytuacji w Chinach, tej technologicznej, już w najbliższych 10 latach stracimy 30-40% zawodów, które dzisiaj sobie świetnie radzą. A to nie są zawody w rodzaju pan, który tłucze młotkiem w gwoździe, tylko na przykład radca prawny. Bo co jest zupełnie jakby, to też całą historię wypierane. Mówimy cały czas, żyjemy w pojęciach XIX-XX-wiecznych, bismarckowskich wręcz, czyli że zmartwieniem w Polsce jest kwestia demografii i mówi się o tym, że no nie ma tego odnawiania pokoleń, że kurczy się liczba mieszkańców starego kontynentu i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie nie myśli się o tym, że mamy cały czas, i ona się dopiero rozwija, czwartą rewolucję przemysłową. Co to oznacza? Co oznacza automatyzacja? Tak? Co oznacza to, że Elon Musk mówi 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu o tym, że Tesla w przyszłym roku przedstawi światu humanoidalnego robota, który będzie w stanie wykonywać proste czynności, właśnie takie proste czynności typu przenieść to z punktu A do punktu B, tak, przynieść mi zakupy, dokręć ten klucz, znaczy tą śrubę tym kluczem i że to nie są żarty, bo również 2 tygodnie temu firma Xiaomi podczas dużej prezentacji przedstawiła swojego cyberpsa, który jest w stanie robić znacznie więcej niż jeszcze niedawno mogły to robić zwierzaki firmy Boston Dynamics i kosztuje w tej chwili to jest 9999 yuanów, czyli około 6000 zł. Możemy mieć psa, który reaguje na głos, który pomaga obsługiwać różne smart gadżety typu, nie wiem, telewizor, smart głośnik, ogarnąć mieszkanie, ale który też pomaga ogarniać aplikacje mobilne w różnej innej historii. I to już nie jest zabawka, tak bym to postrzegał, to jest zabawka, gadżet jakiś tam. Nie, to jest wstęp właśnie do powszechnej obecności wszelkiego rodzaju maszyn, które już są, one są, istnieją, tylko nikt nie zaczął ich jeszcze produkować. W momencie, kiedy one będą produkowane,
No, to ich obecność plus rozwój sztucznej inteligencji, czyli wszystkich robotów cyfrowych, wirtualnych, spowoduje, że ten nasz świat również się gwałtownie zacznie zmieniać. A my, nie mając możliwość obserwowania tego, co się dzieje w Chinach, mając możliwość obserwowania tych procesów, jakie kroki podejmują Chiny, chociażby jeżeli chodzi o politykę społeczną, to, co się ostatnio pojawiło, czyli na przykład wezwanie do, to się nazywa Common Prosperity, można by to nazwać zrównoważonym rozwojem, likwidowanie już teraz napięć społecznych wynikających z różnic, tak? To co obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, że miliarderzy ścigają się na to, kto wyżej i dalej w kosmos poleci, natomiast Chińczycy mówią, nie, miliarderzy nie są od tego, żeby latać sobie w kosmos, bo zarobili te pieniądze dzięki temu, że państwo i społeczeństwo stworzyło odpowiednie warunki. Teraz panowie... No, a przy tym czas, jednak program kosmiczny w Chinach też jest zaawansowany i planują nawet tak, założenia tylko, że, stacji tylko, że trwałej. Celem programu kosmicznego Bezosa czy Maska jest organizowanie wycieczek w kosmos, tak? Natomiast celem programu kosmicznego Chin, który nie jest tak spektakularny, który podąża cały czas i idzie śladem czyimś, ale ich celem jest założenie w ciągu najbliższych 15 lat stałej bazy na Księżycu i uruchomienie w eksploatacji złóż, które, jak się zakłada, na Księżycu występują. No to są te motory. To są te zasadnicze różnice pomiędzy, tych różnic jest ogrom, natomiast no, funkcja państwa, to jest zresztą mój konik, funkcja państwa w Chinach, a funkcja państwa w Stanach Zjednoczonych czy w Polsce. Podejście, rozumienie tego, relacja pomiędzy obywatelem a państwem. Generalnie ta relacja w Azji Południowo-Wschodniej i w tym w Chinach charakteryzuje się tym, że tam państwo jest postrzegane jak taki surowy ojciec, zresztą jakiś wpływ konfucjanizmu bez wątpienia. Surowy ojciec, który może przylać, tak? Ale który otacza opieką. Jeżeli nie brykamy za bardzo, to otacza opieką. A to, co się dzieje w tej chwili w Chinach i to, co jest w ogóle jakby wypierane przez te środowisko intelektualne, to, że władza w Chinach ma przeogromne w tej chwili wsparcie społeczne. To jest zupełnie nieprawda, że Chińczycy sarkają na to. No właśnie, panie Leszku, chciałem zapytać, bo pan jest nie tylko teoretykiem, pan mieszka w Chinach wiele lat i pan widział te zmiany, widział wprowadzanie też tego sławnego systemu kredytu społecznego. I właśnie jak odbierają to mieszkańcy Chin? Jak wygląda to z perspektywy zwykłego człowieka? Czy czują się ograniczeni, zdominowani przez tą technologię? Czy są szczęśliwi jako społeczeństwo? Myślę, że o szczęściu trudno jest mówić, bo to jest środowisko, które się cały czas zmienia. To jest też wielkie osiągnięcie właśnie KPH. Oczywiście przypadkowe, jak wiele innych, ale to, że w Chinach w zasadzie pan co 2 lata się coś zmienia. I to tak na poważnie, co 2-3 lata. Chińczycy się przez ostatnie 40 lat do tego przyzwyczaili, w związku z tym są nacją, która ma ogromne zdolności adaptacyjne. Po prostu się nie dyskutuje o wielu rzeczach, się przyjmuje do wiadomości i się to realizuje. Ja kiedyś prowadziłem taką rozmowę z Chińczykami na temat chociażby cenzury w internecie. No i oni mówią, okej, no wiadomo, że cenzura jest. Wiadomo też, że ona nie ma charakteru indywidualnego. Przepraszam, mamy na dzień dzisiejszy 1 100 000 000 użytkowników internetu. No nie ma takich narzędzi, które by sprawiły, że można ich kontrolować wszystkich. To jest zjawisko niemożliwe. Są w Chinach grupy antyszczepionkowe, są w Chinach różne inne zjawiska, z którymi mamy do czynienia i u nas, tylko że inaczej podchodzi się do kwestii kontrolowania. Dla Chińczyków jakby jest sprawą oczywistą, że zbyt wiele wolności koniec końców tą wolność morduje.
Czyli mamy po jednej stronie pojęcie wolności, ale ono bez ram, bez reguł zamienia się w chaos i anarchię po prostu, tak? Tak twierdzą Chińczycy i codziennie dostarczamy im przykładów i dowodów na to, że mają rację. Dzięki internetowi udało się na przykład Donaldowi Trumpowi wywalić do góry nogami w ogóle wizerunek Stanów Zjednoczonych jako państwa praworządnego, tak? Po prostu okazało się, że jest jakaś grupa, którą można wprowadzić w jakieś wzmożenie ideologiczno, Bóg wie jakie, i te osoby w imię wolności i sprawiedliwości ruszają na siedzibę władz federalnych, władz państwowych i po prostu ją zdobywają, tak? Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co, ale ktoś wezwał i to robią. No to z punktu widzenia tych przeciętnych Chińczyków, którzy obserwują świat zewnętrzny, no to wprost wynika z jakby niepohamowania chociażby mediów społecznościowych, czyli tej wolności. Natomiast jeżeli chodzi o technologię, oczywiście z jednej strony chociażby technologie w płatności mobilnych ułatwiają życie. Takie platformy jak WeChat spowodowały, że paradoksalnie życie rodzinne zaczęło nabierać trochę innych wymiarów, ponieważ klany chińskie, które w latach 90. były zatomizowane, bo wszyscy gdzieś się rozjeżdżali do pracy, to dzięki WeChatowi, dzięki grupom na WeChacie znowu są razem, tak? Na odległość, ale razem. Już ci seniorzy nie muszą czekać, aż dzieci czy wnuki zadzwonią albo wyczekiwać takiego momentu, że będą oni mogli zadzwonić do tych swoich dzieci czy wnuków. To wszystko się już rozgrywa. Mógłbym pana prosić o opisanie, czym jest WeChat właśnie? WeChat wziął się z komunikatora bardzo podobnego QQ, to jest bardzo podobny komunikator do niegdyśniejszego gadu-gadu. I firma Tencent, która była właścicielem, która jest właścicielem cały czas tego komunikatora, postanowiła go rozwinąć. I WeChat rozwinął się, w tej chwili ma wersję taką w cudzysłowie cywilną i profesjonalną, firmową. To jest multinarzędzie, którego nie można porównać do niczego, co występuje w naszej części globusa. Bo to jest komunikator, to jest narzędzie do płacenia mobilnego, to jest trochę jak Facebook, trochę jak Messenger, trochę jak telefon, trochę jak Uber. To jest taki w tej chwili kręgosłup, do którego przyczepiane są aplikacje i mikroprogramy. To są historie, które w tej chwili pojawiły się znowu w cudzysłowie dzięki epidemii, pandemii, czyli na przykład takie zjawiska, które były obecne już 3-4 lata temu w Chinach, że wchodzimy do restauracji, na stole jest kod QR i pobieramy całe menu z tego kodu QR. W Chinach to jeszcze jest rozwinięte o to, że wybieramy po prostu, siedząc przy stoliku w restauracji, wybieramy sobie rzeczy, które chcemy zamówić i płacimy za nie. I w zasadzie funkcja kelnera ogranicza się w takich średniej klasy restauracjach oczywiście. Funkcja kelnera ogranicza się do tego, że przynosi nam po prostu to co zamówiliśmy i za co zapłaciliśmy. I to jest wszystko. Zresztą w coraz więcej jest takich popularnych restauracji, gdzie ta funkcja kelnera zastępowana jest po prostu przez robota, który przywozi do stolika dania, które zamówiliśmy. Więc WeChat, na WeChacie można tworzyć, tak jak w Messengerze facebookowym, można tworzyć grupy, można wymieniać się informacjami zamkniętymi, otwartymi i można też obracać pieniędzmi do 50 tysięcy juanów. Można przesyłać sobie bezkosztowo, bezprowizyjnie, w ułamku sekundy kwoty właśnie do 50 tysięcy
juanów, można też tym WeChatem oczywiście płacić i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu podstawowe narzędzie, każdy Chińczyk ma. Jeżeli ma telefon, to ma i WeChat, ale tak jak mówię, to jest narzędzie, które spowodowało z jednej strony, że odżyły te relacje rodzinne, przynajmniej te takie pozorne, czyli komunikacja, nawet jeżeli jest zdawkowa, nawet jeżeli ma charakter uprzejmościowy, to jest, a w latach 90. jej nie było, no bo wszyscy byli zdani wyłącznie na kontakt, ewentualnie kontakt telefoniczny albo raz w roku przy okazji chińskiego Nowego Roku. No tak jak powiedziałem, nawet żebracy korzystają z płatności mobilnych, a to znaczy też, że większość ludzi uznawanych za ubogich po prostu korzysta z rozwiązań takich właśnie mobilnych. Coraz szerzej też korzysta się z rozwiązań technologicznych, dzięki temu, że chociażby jest 5G, żeby sprzedawać w sieci. Podstawą w tej chwili handlu w sieci jest live streaming. Też zupełnie inaczej rozumiany niż to, co próbuje robić Facebook czy Amazon po naszej stronie. Nie chcę teraz przekłamać tych danych, ale wczoraj coś na ten temat pisałem. Szóstka tam była, to jest albo niemal 60%, albo ponad 60% wszystkich zakupów w Chinach dokonuje się w tej chwili w internecie. A mówimy o miliardzie ludzi, którzy kupują w tym internecie. Tak? Czyli to jest tak, że już nawet zakupy drobne po prostu realizuje się w internecie i są armii kurierów, którzy te nawet drobne zakupy po prostu pod drzwi donoszą. Robi się bardzo wiele, żeby unikać wykluczenia ludzi z właśnie takiego cyfrowego wykluczenia. W związku z tym oczywiście władze wprowadziły, Centralny Bank Ludowy wprowadził nawet taki przepis penalizujący odmowę przyjęcia płatności w gotówce. No jest dużo, to jest taki ogrom wątków. Czyli gotówka jest legalna cały czas, w sensie nie... No, oczywiście tak, i on jest i będzie, natomiast po prostu ogromna większość społeczeństwa najzwyczajniej w świecie z tej gotówki rezygnuje. Najszybciej zrezygnowali w ogóle z korzystania z gotówki taksówkarze. No. To nagle się okazało, że to, co było największym ich problemem, tak, czyli bezpieczeństwo. Taksówkarze w Chinach budowali takie plexischrony, żeby unikać napadów rabunkowych. W każdej taksówce były albo metalowe kraty, albo taki boks z plexiglasu, żeby broń Boże nie można było dotrzeć bliżej do taksówkarza. No, płatności cyfrowe zupełnie ten problem zlikwidowały. Kwestia właśnie noszenia gotówki, możliwości utraty tej gotówki i tak dalej, spowodowało, że to wygoda też, po prostu wygoda. No właśnie, chciałem tutaj zadać pytanie, zwracając uwagę na jeden z Pana filmów, w których oceniał Pan system social credit i tam odniosłem wrażenie po zobaczeniu tego filmu, że sugeruje Pan, jakoby system kontroli społecznej właśnie w formie social credit w pewien sposób kompensował brak systemu etycznego, który funkcjonuje w kraju. I właśnie chciałem zapytać, czy to wrażenie było dobre, ile zostało z tej tradycyjnej etyki chińskiej i jakie są wartości, którymi kierują się Chińczycy w swoim życiu, które mogą być różne od naszych? To jest bardzo, bardzo złożone pytanie. Po pierwsze, musimy pamiętać, skąd się Chiny wzięły. Chiny Ludowe. Chiny Ludowe to jest państwo, w którym w roku 78, czyli po śmierci 76 umiera Mao Zedong, potem jest zamieszanie, banda czworga, przewodniczący przejściowy, potem się pojawia Deng Xiaoping. I podówczas 86% społeczeństwa chińskiego to byli ludzie mieszkający na wsi. To byli ludzie, którzy nie mieli żadnego w zasadzie wykształcenia.
w ogromnej większości. I to byli ludzie przeczołgani po pierwsze przez, przez cesarstwa, różne dynastie. Potem już zbliżając się do naszych czasów, mieliśmy upadek cesarstwa, potem mieliśmy krótki czas Republiki Chińskiej, potem mieliśmy wojny warlordów, czyli wszystkie prowincje przeciwko wszystkim prowincjom, potem mieliśmy wojnę Chiang Kai-sheka, czyli Kuomintangu z komunistami, potem mieliśmy krótki okres spokoju, potem w 1937 roku przyjechali Japończycy i rozpoczęli de facto II wojnę światową, najeżdżając Chiny. Potem mamy 1945 rok, koniec wojny z Japonią, a początek wojny domowej, która trwa do 1949 roku. No i oczywiście wszędzie tam główną siłą, główną częścią w armii ze sobą wojujących byli chłopi. No i główną ofiarą wszystkich ruchów wojskowych, przemian byli chłopi. Potem mamy rok 49, proklamacja Chińskiej Republiki Ludowej. Potem mamy reformę rolną, z której natychmiast komuniści się zaczęli wycofywać, bo pomysł na to, żeby dać ziemię chłopom, którzy tylko o tym marzyli, no, bardzo słabo wpływał na wzmożenie rewolucyjne, więc powrócono do idei wielkich państwowych gospodarstw rolnych. No i potem mieliśmy wielki głód w efekcie wielkiego skoku naprzód. Mieliśmy wielki głód i potem zaraz, ledwie 6 lat minęło, mieliśmy rewolucję kulturalną, która skończyła się wraz ze śmiercią Mao Zedonga. Więc 78 rok to kraj biedny, zniszczony, zacofany, no i zamieszkały przez ludność głównie wiejską. No i żadnych norm w zasadzie, no bo skąd te normy miałyby się wziąć? Prawo nie istniało jako takie. Państwo miało charakter zdecydowanie opresyjny przez wiele lat. No, bardzo, bardzo złożona sytuacja, bardzo skomplikowana. Pierwsza rzecz, o której pomyślano, jeżeli chodzi o Denga i jego frakcję, no to ta kwestia podstawowa, czyli po prostu trzeba pozwolić na to, żeby ludzie w końcu mogli zaspokoić swoje potrzeby materialne, mikroskopijne, jak na tamte czasy, tak? No bo wprawdzie już w 1978 roku klęski głodu nie dotykały Chin, ale to było państwo nędzne po prostu, tak? To było państwo nędzne. Więc najpierw zaspokoić potrzeby materialne. To oczywiście, mieliśmy też bardzo podobne zjawiska w Polsce, to oczywiście natychmiast zaczęło rodzić różnego rodzaju patologie. Korupcja, prostytucja, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Wszystko, co moglibyśmy sobie wyobrazić w związku z nadmiernymi ilościami pieniędzy, które otrzymują ludzie, którzy do tych pieniędzy nie dorośli, ale którzy dzięki tym pieniądzom pozyskują władzę nad innymi ludźmi. No to wszystko się tak układało. I w zasadzie apogeum tego zjawiska miało miejsce pomiędzy rokiem 2008, czyli jak mieliśmy do czynienia z olimpiadą, igrzyskami olimpijskimi w Pekinie, bo olimpiada to czas między igrzyskami, i 2012. To była cała seria skandali, które naprawdę wstrząsały Chinami, tak? gdzie niewyobrażalne, takim już kuriozalnym przypadkiem była historia rozbicia samochodu Ferrari w Pekinie,
który był prowadzony przez człowieka, przez syna człowieka, który miał stać się wkrótce członkiem najważniejszego ciała władającego Chinami, czyli stałego komitetu i dziewięcioosobowego ciała, które rządzi całymi Chinami. Jego syn się rozbił Ferrari, a ten człowiek jako oficjalny urzędnik zarabiał, to nie pamiętam już w tej chwili, jakie były stawki, 7 czy 8 tysięcy juanów miesięcznie, czy jakieś 4 tysiące złotych. A Ferrari kosztowało 200 coś tam tysięcy dolarów. Przy czym, jak się okazało, on w tym Ferrari nie był kompletnie ubrany, a razem z nim jechały dwie niekompletnie ubrane dziewczyny. No i wszyscy sobie tam w tym samochodzie zrobili krzywdę w centrum, niemalże centrum miasta. No i to natychmiast przeciekło do oczywiście w związku też z rozrywkami partyjnymi, ale to wewnątrzpartyjnymi, ale to też bardzo szybko no, przeciekło do opinii publicznej. W czasie, kiedy ludzie jeszcze ciągle zarabiali powiedzmy te 100-200 dolarów miesięcznie, tak, i pracowali po 12-14 godzin na dobę i w zasadzie jedyny moment wolnego takiego czasu dla siebie mieli przy okazji wyjazdu do domu w związku z chińskim Nowym Rokiem. No i z jednej strony to jest właśnie to, czym partia w jakiś tam sposób obciążyła Xi Jinpinga, czyli z jednej strony właśnie likwidacja tej wewnątrzpartyjnej korupcji powszechnej, absolutnie powszechnej, a z drugiej strony no, próba druga już, ale bardziej konkretna, spowodowania, żeby w państwie pojawiły się jakieś normy społeczne, normy etyczne. Poprzednik Xi Jinpinga, Hu Jintao, próbował odwoływać się do wartości konfucjańskich. Takie były tam problemy, przepraszam, to nie były problemy, takie były próby, projekty zakładania w dużych miastach ich klubów konfucjańskich, że noworysze, ludzie, którzy coś tam znaczyli w mieście, zbierali się w takich klubach i przekazywano te wartości konfucjańskie i dyskutowano o nich, ale to była moda pewnego rodzaju, przynajmniej jak ja to odbierałem, mieszkając podówczas w miejscowości Suzhou, że to były takie no, że z jednej strony władza chciała, no to uczestniczymy w tym, a z drugiej strony można było się spotkać z całą kupą wpływowych ludzi i jakby jeszcze rozszerzyć swoje sieci znajomości i powiększyć możliwości robienia interesów. Czyli ta myśl tradycyjna nie jest traktowana zbyt poważnie przez chińskie elity, a też nie przez społeczeństwo. Inaczej, ona funkcjonuje oczywiście. To jest no, w kodzie genetycznym Chińczyków, jak w kodzie genetycznym Polaków czy Europejczyków jest chrześcijaństwo, co byśmy tam sobie nie wymyślili. I na przykład prawo rzymskie, tak? Dwa elementy wpływające na kształt naszej cywilizacji, mniej lub bardziej wyraźne, ale one są. Tak samo konfucjanizm jest oczywiście obecny w Chinach i to w całym przekroju społeczeństwa, bo to nie tylko chodzi o relacje władza, mieszkaniec, obywatel, tylko również w relacjach rodzinnych, które są akurat te konfucjańskie normy niespisane i nieformalne, ale one są bardzo, bardzo silne. W chińskich rodzinach, zwłaszcza na prowincji. Tyle, że co innego normy, co innego standardy, co innego funkcjonowanie na co dzień, tak? To też jest kwestia zasadnicza. Jest bardzo dużo takich uwarunkowań kulturowych w rzeczywistości chińskiej, czyli pojęcie twarzy, pojęcie guanxi, czyli tych relacji takich, które my byśmy nazwali układem znajomości, czy w ogóle znajomościami, to w Chinach ma inny wymiar, poważniejszy. No właśnie, słyszy się czasami, że ta koncepcja mien, czyli twarz, narzuca Chińczykom bardzo wysoki standard etyczny w trakcie przeprowadzenia biznesów, czy taka jest... Nie, to są też takie trochę miejskie legendy. Cwaniacy są cwaniakami, wie pan, to pojęcie twarzy między innymi powoduje, że pan jest moim szefem, ja wiem, że pan kłamie, ktoś mnie pyta, czy pan kłamie,
Ja nie potwierdzę. Ja powiem, że pan nie kłamie, tak? Bo jeżeli ja powiem, że pan kłamie, to pan straci twarz. I ja stracę twarz, więc nie, okay. Nie. Tak jak mówię, to przykładanie do tego naszych szablonów w ogóle nie ma sensu, tak? To trzeba się oderwać i zrozumieć, jak funkcjonują tamtejsze szablony i po prostu zaakceptować to. My mamy cały czas taką tendencję jeszcze od wojen opiumowych, zdaje się, że chcemy traktować Chiny jako twór byt niedoskonały, w związku z tym budzi się w nas ta taka potrzeba naprawiania przyjęcia roli misjonarza, który po prostu wszystko tam poukłada jak trzeba. Tylko, że tam ta rzeczywistość się układa od tysięcy lat i to, co tutaj po naszej stronie się czasami próbuje robić, to szczególnie ostatnio robią Amerykanie, coraz bardziej w Chinach odbierane jest jako gesty groteskowe, no bo Chiny w ciągu ostatnich 40 lat osiągnęły, co osiągnęły, kosztem potu, łez, krwi i wielu wyrzeczeń, ale są gdzie są, natomiast w tym samym czasie Amerykanie raczej nie mają się czym pochwalić, jeżeli chodzi chociażby o kwestie poprawy dobrostanu przeciętnego Amerykanina, tak, w tych ostatnich 40 no latach. Właśnie jednym z bardziej istotnych tematów, które pan poruszał, była sprawa, która w pewnej okrojonej formie doszła do mediów zachodnich poprzez zniknięcie Jacka Chan, dyrektora Alibaby. Jacka Ma, przepraszam. Który jest najbogatszym człowiekiem w Chinach, przynajmniej był w ostatnich latach, nie wiem, czy ten stan się utrzymuje. Jack Ma, były informacje, że zniknął przez jakiś czas, oczywiście odnalazł się, ale koniec końców do mediów zachodnich doszła informacja, że Chiny próbują w jakiś sposób uregulować sprawy związane z Big Tech, z wielkim przemysłem chińskim, i że ma to przybrać inną formę niż ma miejsce w Stanach Zjednoczonych na przykład, gdzie ta relacja wygląda tak, że to często korporacje mają władzę nad prezydentem właśnie i nad rządem. Jak rozwiązują to Chińczycy? Jasne, jako dokończę myśl rozwlekła, jak zwykle to u mnie bywa na temat systemu. Oczywiście, przepraszam, przerwałem. Systemów, no właśnie, też social credit. Tak, się określa jako social credit system, natomiast to jest system zaufania społecznego. To jest najważniejsze, żeby spowodować, że ludzie sobie i ludzie i instytucje, że pojawia się element zaufania, transparentności i tak dalej. Po pierwsze, ten system wcale nie jest powszechny, ma wiele, wiele mutacji, bo to jest faza pilotażowa. On miał być zamknięty w 2020 roku, natomiast i pandemia, i wiele innych sytuacji, takich jak na przykład chociażby relacje ze Stanami Zjednoczonymi, spowodowały, że to nie jest priorytet w tej chwili państwa. On jest cały czas rozbudowywany i ma mieć docelowo taki charakter, że jeżeli przychodzi na przykład pan Li trzyma w garści papierosa i z tym papierosem wchodzi do windy, no to spada mu tam z punktacji natychmiast jeden punkcik i do tego, jeżeli jest jakaś kara administracyjna, zapalenie w windzie, to mu ta kara spada od razu w WeChacie z portfela. Druga strona tego systemu jest taka, że ma on charakter, go porównuje do swojej sytuacji z lat 80., kiedy mogłem iść do wojska albo na studia, więc wolałem jednak na studia, szczególnie, że wojsko mi zaproponowało służbę na Mazurach, w jakiejś tam przy granicy ze Związkiem Radzieckim, w jednostce piechoty zmechanizowanej, więc wolałem jakiekolwiek studia niż 2 lata w wozie jakimś tam opancerzonym. I to samo jest system zaufania społecznego. Można dzięki systemowi zaufania społecznego, na przykład wszyscy freelancerzy, ludzie, którzy nie mają etatowej pracy i tak dalej, mogą dzięki systemowi zaufania społecznego w Shenzhen
zaciągać zobowiązania kredytowe, bo ten system zaufania jest takim systemem żerującym. Natomiast on też stymuluje, no to w firmie mieliśmy taki przypadek, czyli że dziewczyna, która miała wykształcenie średnie, chciała w firmie awansować. Okazało się, że system zaufania społecznego nie pozwala jej na ten awans. Ona najpierw się gniewała na system, potem szefa zapytała, co należy zrobić, żeby nazbierać tyle punktów i móc awansować. No to pierwsza odpowiedź była taka, że należy skończyć studia przynajmniej na poziomie licencjackim, bo edukacja w Chinach w tej chwili to jest jeden z priorytetów państwa. Przy czym nie chodzi o wyższe szkoły gotowania na parze w Przasnyszu, tak? Umówmy się, to ma być edukacja jakościowa i przydatna. Natomiast druga odpowiedź w przypadku tej dziewczyny była taka, że szef zapytał ją, czy ona ma uprawnienia instruktora fitnessu. I ona miała. I okazało się, że firma organizuje w biurowcu taki program aktywizujący fizycznie wszystkich pracowników biurowych i skończyło się na tym, że ona codziennie przez kilkadziesiąt minut po prostu z określonymi w grafiku działami musiała prowadzić ćwiczenia, czy musiała, sama to chciała robić i dzięki temu każdy tydzień dawał jej jakieś tam mikropunkty i w ciągu pół roku była w stanie jako jednostka użyteczna społecznie, mogła po prostu już o ten awans się ubiegać. Tak samo można punkty otrzymać, na przykład opiekując się osobami starszymi, zwierzętami, no, różnego tego typu historie mające związek z aktywnością społeczną. One wpływają na, więc ten system ma z jednej strony funkcję kija, z drugiej strony ma funkcję marchewki. A teraz wracając do Jacka Ma, bo to jest też bardzo ciekawa historia, ciekawa sytuacja. Ja cały czas się zastanawiam, czy ta akcja z Jackiem Ma, ona była przypadkowa, czy miała charakter swoistej ustawki. A to dlatego, że Jack Ma jest członkiem partii od dawna i dobrze wie, jak ten organizm funkcjonuje. No i nagle taki człowiek, który ma no, bogate doświadczenie, nie jest głupi, występuje w Szanghaju w październiku zeszłego roku na konferencji, którego gremium stanowili ludzie odpowiadający i kierujący na przykład instytucjami odpowiedzialnymi za regulację rynków finansowych w Chinach, banków dużych chińskich. No i Jack Ma tym ludziom mówi, że ten system, który oni zbudowali, to jest w zasadzie taki jeden wielki państwowy lombard. Czyli że państwo funkcjonuje tylko na takiej zasadzie, że pieniądze można pożyczyć tylko jak się coś konkretnego ma w zastaw. Natomiast nowoczesne gospodarki, takie jak amerykańska, funkcjonują w oparciu o narzędzia finansowe różnego rodzaju, które pozwalają rozszerzyć no, zasięg, możliwości na przykład kredytowania, ale to też ma wpływ na rozwój ekonomii, ponieważ no, jest więcej pieniądza, jest więcej konsumentów itd., itd. No i w ogóle fundamentem chińskiej gospodarki właśnie jest to, że pieniądz musi mieć jakiś parytet. Że nie bawimy się w sytuacje takie, że coś tam lewarujemy albo że kupujemy dług i zyskujemy w ten sposób coś, tak, że obracamy długami i na tym zyskujemy. Nie, po prostu nie. To jest według chińskich decydentów, jeżeli chodzi o makroekonomię, to jest najważniejszy, najpoważniejszy defekt systemu amerykańskiego, czy ogólnie zachodniego, tak? Czyli zabawa pieniędzmi, która nie ma żadnego uzasadnienia fizycznego, tak? Czyli nic nie wyprodukowaliśmy, nie wykonaliśmy żadnej usługi, ale zarabiamy na tym. I nie jest to giełda jeszcze do tego.
Czyli nawet nie ma jakichś tam spekulacji, tylko że po prostu tak manipulujemy pieniędzmi, że koniec końców i tak to wszystko spada na państwo. Tak, tak, czyli kryzys 2007-2008, koniec końców i tak to wszystko spada na państwo, a szefowie banków, którzy się do tego przyczynili, dostają piękne wynagrodzenia, no przecież do czego nie mają dostać pięknych wynagrodzeń. W Chinach zaproponowano w takich sytuacjach karę śmierci na przykład. Tak, tak po prostu. Jeżeli szef instytucji finansowej naraża Skarb Państwa na straty z premedytacją, no to musi się liczyć z tym, że może i też łeb położyć. A była ta kara faktycznie wykonana już na którymś? Wie pan co, nie przyjąłem taki problem, że nie pamiętam nazwisk, ale tak, w zeszłym roku, czy na początku tego roku, tak, wykonano. No. Co było też zaskoczeniem dla wielu, ponieważ od lat stosuje się w Chinach taki wariant, że jest najpierw sąd miejscowy wydaje ten wyrok śmierci, po czym sąd ludowy zamienia ten wyrok śmierci, znaczy najwyższy sąd ludowy zamienia ten wyrok śmierci na dożywocie z dwuletnim zawieszeniem, czyli że jeżeli przez dwa lata nie pojawią się jakieś nowe okoliczności obciążające tego skazanego, no to ten nie ma wyroku śmierci, tylko to jest wyrok dożywocia. I w tym przypadku, w przypadku tego konkretnego człowieka nie odpuszczono. Ten wyrok został potwierdzony przez chiński sąd ludowy człowiek po prostu, ten wyrok został wykonany. No to taki wyraźny sygnał dla innych szefów instytucji finansowych, dużych banków, a chodzi o miliardy, dziesiątki miliardy, miliardów juanów, czyli też ich złotych, to wszędzie są historie bardzo poważne. I teraz właśnie Jack Ma pomyślał, że ja nie wiem, o czym on myślał, czy to była ustawka, czy to była rzecz wynikająca po prostu z rozdętego ego, że on po prostu być może wpadł na pomysł, że jest już tak dobrze znanym na świecie człowiekiem, że może szczerze mówić, co myśli, a szczerze w sensie też swojego punktu widzenia, swojego sposobu patrzenia na biznes. Chodziło konkretnie o spółkę Ant Financial, czyli też tą spółkę, która jest właścicielem platformy do płatności mobilnych, która wraz z WeChat Pay odpowiada za ponad 94% chińskiego rynku płatności mobilnych. Gigantyczne, to są biliony, to są gigantyczne pieniądze. I ten Jack Ma wpadł na taki pomysł, że Alipay może być zarazem, czyli Ant Financial, może być zarazem też takim bocianem, czy też inną spółką pożyczek gotówkowych. Czyli mamy dane dotyczące danego klienta, wiemy, że on dostaje takie pieniądze co miesiąc w ramach swoich wynagrodzeń, wszelkich, no i w ciągu właściwie, dzięki sztucznej inteligencji, w ciągu sekundy możemy określić, czy na przykład temu człowiekowi możemy pożyczyć 2000, czy raczej nie. No i Jack Ma chciał tak właśnie zrobić, żeby no to jego firma była w stanie pożyczać pieniądze. Zresztą to już wcześniej wystąpiło, ale w o wiele mniejszym zakresie. Ja to gdzieś tam liczyłem. Jeżeli mamy 850 milionów użytkowników aplikacji i teraz połowa tylko z nich jest zdolna do podjęcia takiej do uzyskania takiej mikropożyczki, no to jeżeli pomnożymy 400 milionów razy na przykład 2000, no to pojawiają się nam po prostu astronomiczne kwoty. I to są kwoty, które mogą wstrząsnąć budżetem państwa. W związku z tym państwo mówi nie, no nie wchodzimy, tym bardziej, że tam też był taki patent, polegał on na tym, że Ant Financial miało pożyczać pieniądze z banków, brać prowizję, natomiast cała odpowiedzialność, cały ciężar ryzyka spadał na banki. Taki
Prosty patent. Tak, my mamy klientów, bo my możemy dzisiaj określić, jakie są ich zdolności kredytowe i będziemy od Was pożyczać tam po 2000 na człowieka, na 400 milionów człowieków. No, to świetny interes, tak? Wszyscy będą zadowoleni. No nie, właśnie chodziło o to, że nie będą zadowoleni, no bo różne rzeczy się wydarzają i to jest za duża skala po prostu. Alibaba zresztą też miała przy okazji wiele grzechów na sumieniu, chociażby taki, że do Alibaby należą oprócz znanego powszechnie w Polsce portalu do komunikacji z dostawcami z Chin, no ma też duże, duże przedsięwzięcia e-commerce'owe, takie jak Tmall albo Taobao. No i tam Alibaba zastosowała taki fajny patent, że jeżeli ktoś chciał być sprzedawcą na Tmall, wystawiać swoje towary na Tmall, to musiał podpisać lojalkę z Alibabą, że nie będzie korzystał z innych platform e-commerce. Albo Alibaba, albo dziękuję bardzo i no, biorąc pod uwagę, że to jest no to tak jakby mieć do czynienia z Allegro i jakimiś innymi mniejszymi platformami, że jak z Allegro to tylko z Allegro, a te mniejsze inne platformy, na przykład specjalistyczne, które nas bardzo interesują, ale mają bardzo małe zasięgi, to już z tymi nie możemy. No i tam nazbierało się troszeczkę w takich grzechów. No i jak Jack Ma wystąpił no, z takim wprost atakiem na system finansowy, a zwłaszcza na instytucje regulujące rynek finansowy w Chinach, no przynajmniej tak to wygląda od strony takiej formalnej zewnętrznej. Szybciutko go sprowadzono do parteru. On bardzo szybciutko się jakby wyciszył zupełnie. Prawdopodobnie jak to bywa w chińskich okolicznościach. Poproszono go o przeniesienie się do ośrodka, nie do więzienia, po prostu do jakiegoś przyjemnego ośrodka, gdzie mógłby pomedytować i zastanowić się nad sobą i zrozumieć, że to nie w Chinach, to nie ogon macha psem, tylko pies macha ogonem. Potem się pojawił, jak było dużo plotek, że zamknęli go, że zaraz w ogóle zamkną Alibabę, że to się wszystko po prostu zawali, no to on się pojawił na chwilę na jakiejś tam wideokonferencji. Nie obserwuję, nie śledzę jakoś tam ostatnio. Też gdzieś go pokazano. Jest, żyje, ma się świetnie, jest filantropem. Alibaba zresztą niedawno też zadeklarowała, że do tego rządowego projektu Common Prosperity, czyli tego zrównoważonego rozwoju, dorzuci jakieś tam 100 miliardów juanów, czyli 60 miliardów złotych, no bo to bo czemu nie? Wypada. No, wypada. I w każdym razie ta historia z Jackiem Ma dała taki impuls i dlatego czasami sobie myślę, że to była ustawka, dała taki impuls, taki pretekst do tego, żeby po pierwsze ci regulatorzy rynku i firmy kontrolujące rynki w Chinach przetrzepały skórkę wszystkim dużym graczom na chińskim rynku internetowym. I to nie tylko tym związanym z e-commerce'em, ale również na przykład firmom kurierskim, gdzie się okazało, że Meituan to jest taka wielka firma, która celuje w dostarczaniu żywności na wynos, gdzie tam się okazało, że ci kurierzy po prostu zarabiają naprawdę bardzo złe pieniądze. A w Chinach no, kwestie minimalnych płac i czasu pracy są regulowane prawem. I to okazało się, że to było nagminnie łamane i to te firmy zatrudniają po prostu miliony ludzi. Okazało się, że oczywiście te działania takie monopolistyczne cechują większość w ogóle firm. No i władze rzuciły hasło, ok, chłopaki, wiemy jak jest, macie tu chwilę czasu, żeby się wewnątrz siebie poukładać, polikwidować to wszystko, co robicie źle, zastąpić to formami działalności, które są zgodne z prawem, a my do was potem przyjdziemy na kontrolę. Jakby się okazało, że coś jest nie halon, to jest głupi, dostanie w ucho. Okazało się, że były na przykład firma Didi, której
no nie wprost, ale powiedziano jej, żeby nie wchodziła na giełdę amerykańską przed dokonaniem wszystkich zmian wewnątrz firmy. Didi to jest taki chiński Uber. No tam zarząd był na tyle jakoś taki po prostu pewny siebie, bo oczywiście chodziło o IPO, ten debiut giełdowy liczony znowu w miliardach dolarów. Firma była tak pewna siebie, że nie posłuchano ostrzeżenia i firma weszła na giełdę amerykańską. 2 tygodnie później firma po prostu została zablokowana. Nowi użytkownicy nie mogą się rejestrować. Potem wycofano aplikację Didi w ogóle ze wszystkich platform. Kto był zarejestrowany w Didi, może z niego korzystać. Kierowcy mogą pracować i tak dalej, ale to jest no jakby sytuacja zamrożona i władze pokazują, nie obchodzą nas pieniądze w ogóle. Nie. To nie ma znaczenia, czy Ant Financial miał być rekordem świata w historii giełd, jeżeli chodzi o debiut giełdowy. Czy Didi weszło na amerykańską giełdę i że tam też był dobry debiut i potem mogło się to wszystko rozwijać. Nie, nie, nie. Pieniądze nie mają znaczenia determinującego decyzje władz chińskich. Decyzje władz chińskich podejmowane są w zgodzie z priorytetami władz chińskich, a tym priorytetem na przykład jest ostatnio porządkowanie rzeczywistości. Bo to też jest bardzo szczególna cecha chińska, że co wszystko robią w formie zmiany, dokonują zmian. W formie pilotaży, takich ograniczonych, jeżeli chodzi o, no, o przestrzeń projektów i sprawdzają, jak rzecz hula po prostu, jeżeli w dowolnym wymiarze funkcjonowania państwa. Najpierw jest pilotaż, potem ten pilotaż się rozszerza, potem jest analiza, plusy dodatnie, plusy ujemne i jeżeli wszystko jest koniec końców tak, jak zakładano i przynosi oczekiwane rezultaty, no to się to rozszerza na skalę całego państwa. No i tu w tym wątek mi uciekł oczywiście. I w tym przypadku... uporządkowanie. Dobrze, to zadam pytanie jeżeli jeszcze. Jeżeli chodzi o porządkowanie, bo tak, bo to była ważna kwestia. Jeżeli chodzi o porządkowanie, korzystając z zamieszania z Jackiem Ma, wprowadzono we wszystkich dużych firmach, a nawet małych firmach kontrolę, zwłaszcza jeżeli chodzi o działania monopolistyczne. Czyli jeden z elementów nowych to jest polityka antymonopolistyczna, ponieważ monopole zabijają konkurencję, ale też są złe dla rozwoju. Tak? Mamy przykład na naszym rynku Facebook czy Google. To są firmy, które już nie muszą się rozwijać, ponieważ mordują całą konkurencję. W związku z tym też nie ma takiego bodźca, który by powodował, że one chcą czy muszą się rozwijać. W Chinach firmy duże i małe muszą się rozwijać, albo jak rekiny, które ponoć jak się nie ruszają, to toną. Tak kończą. Druga kwestia to wprowadzenie przepisów, konkretnych, formalnych przepisów, które weszły teraz od 1 września, dotyczących nieuczciwej konkurencji w e-commerce. Czyli na przykład w e-commerce chińskim nie można stosować, i to jest w tej chwili łamanie prawa, fałszywych opisów pod produktami, opinii. Nie można nabijać sztucznie wejść na stronę itd., itd. Jest tych przepisów sporo i wydają się dość oczywiste, ale oczywiście po stronie zachodniej oczywiście mieliśmy do czynienia z informacją o tym, że to jest zamach na wolność i że wielkie firmy techniczne zaraz pójdą pod wodę, no bo komuniści oszaleli i teraz będą po prostu te wszystkie firmy mordować i ograniczać ich możliwość działania. A trzeci bardzo ciekawy zapis, jaki się pojawił w formie ustawy, która w tej chwili
poddawana jest konsultacji społecznej, bo to też jest dość ciekawe zjawisko w Chinach, że dokumenty są poddawane konsultacji społecznej, jest instrukcja, jak można się porozumieć z organem proponującym dane rozwiązanie prawne, żeby przesłać komentarz i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio zadawałem pytanie właśnie w podcaście, kiedy ostatnio w Polsce mieliśmy do czynienia z powszechną konsultacją społeczną jakiegoś projektu, na przykład Nowy Ład, na przykład, tak? Czy ktoś mnie zapytał, czy mi pasują takie, a nie inne rozwiązania i jak one generalnie, jak one mają konkretnie wyglądać, bo tu też chodzi o to, że są po prostu konkretne zapisy, konsultacja społeczna i to nie jest konsultacja społeczna fikcyjna, ona ma jest rzeczywista. Ale w sensie, że daje to możliwość zaangażowania się zwykłym obywatelom również w proces orientacji. Ja wiem po prostu, co się w Chinach wydarzy w najbliższym roku, bo to nie jest tak, że dzisiaj mamy konsultacje i to zaraz wchodzi w życie. Nie, to są konsultacje społeczne. Potem zależnie od tego, co one obejmują, one są potem prowadzone, potem zamieniane w ostateczny kształt dokumentu, ale jeżeli to jest ustawa, no to taka ustawa musi poczekać na obrady parlamentu, które mają miejsce raz w roku, w marcu zazwyczaj. I jeżeli parlament uchwali, zazwyczaj uchwala, bo to wszystko jest jakby obgadane, przedyskutowane i tak dalej. Jeżeli parlament uchwala, to też nie uchwala, że z dniem dzisiejszym wchodzi to w życie, tylko też jest jakaś tam karencja, jeszcze chwilkę to trwa, więc te prawa też nie wchodzą z dnia na dzień. Tutaj nikt w nocy niczego nie wymyśla i nie wrzuca jak granatu, tylko to no, można się przygotować do pewnych zmian. Natomiast ta trzecia zmiana, którą się w tej chwili konsultuje, no to jest zmiana dotycząca w ogóle całego marketingu inwigilującego, czyli Chiny uczynią niebawem, konsultacje są do 15 września, nielegalnym w Chinach model biznesowy, który jest uprawiany na przykład przez Google, Facebook i innych wielkich amerykańskich operatorów i usługodawców. Marketing inwigilujący, czyli czy chcemy, czy nie chcemy, firma Google wie, gdzie byliśmy na śniadaniu, gdzie jedliśmy lunch i z kim rozmawialiśmy, co przyglądaliśmy w internecie, co czytaliśmy, czego słuchaliśmy i podrzuca nam potem propozycje z jednej strony wprost reklamy, z drugiej strony też no, sugestie, tak? Czyli przeglądamy jakieś strony, szukamy jakiegoś hasła w Google'ach i jeżeli, to bardzo prosty eksperyment, wystarczy dwóch komputerów użyć, użytkowanych zazwyczaj przez dwie różne osoby, dwóch laptopów i w to samo hasło wpisać, się okaże, że to samo hasło otrzyma różne zestawy podpowiedzi, linków. No i to w Chinach będzie zabronione. To w Chinach będzie zabronione prawem. Nie wolno, chyba że użytkownik internetu przyzwala, dodam, że przyzwala posługując się imieniem, nazwiskiem, numerem ID, no to wtedy firma może korzystać z tego marketingu inwigilującego, natomiast generalnie będzie to proceder zakazany, zwłaszcza jeżeli chodzi o działanie, które będzie bez przyzwolenia. No i oczywiście no to jest dowód na krwawy po prostu i bezwzględny reżim władający w Chinach, a to też moja refleksja, że podejrzewam, że większość z nas bardzo chętnie by tego typu rozwiązania no, zauważyła u siebie, tak, żeby nas po prostu najzwyczajniej w świecie nie śledzono, przynajmniej jeżeli chodzi o ten obszar komercyjny. No właśnie, tutaj jeśli jeszcze chciałem dopytać w tej sprawie, ponieważ jest to temat, myślę, bardzo istotny w perspektywie właśnie czwartej rewolucji przemysłowej. Możemy obserwować, jak wygląda jej przejście, jej zaprowadzenie w Chinach i warto się zastanowić, jak by wyglądała implementacja podobnych zasad w Europie.